Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Sandra, a dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia recenzji peryferii gamingowych od firmy MSI. Sprawdźmy, jak spisze się myszka GM50 z sensorem optycznym PixArt oraz podświetleniem RGB. Zaprezentuję Wam również model klawiatury mechanicznej GK60 z czerwonymi przełącznikami mechanicznymi. Zapraszam Was do obejrzenia. Zaczęłam od rozpakowania klawiatury, byście mogli zobaczyć, jakie akcesoria daje producent. W środku oczywiście klawiatura, o której zaraz powiem kilka słów. Klucz do wyjmowania klawiszy, przydatny również, gdy chcemy wyczyścić klawiaturę lub wymienić np. widoczne klawisze WASD, które też są w zestawie. W środku również informacje, czyli cała instrukcja odnośnie wszystkich klawiszy funkcyjnych oraz skrótów podświetlania na samej klawiaturze. Według mnie bardzo przydatna i sama z niej skorzystałam. Przechodząc już do samej klawiatury, a właściwie do jej spodu, 5 gumowych antypoślizgów i 2 podwyższenia, dzięki którym znacznie i komfortowo użytkuje się tę klawiaturę. Model ten jest dość masywny, jej waga to 1050 g, 42 mm, a kolorystyka całości jest srebrno-czarna. Płyta klawiatury wykonana z aluminium, jej wymiary to 44 cm długości oraz 13 cm szerokości. Charakterystyczną cechą GK60 są 4 metalowe klawisze. Najważniejszym atutem są przełączniki mechaniczne Shure MixRed, czyli niemieckie linowe przełączniki. Charakteryzują się one brakiem dodatkowego oporu podczas skoku klawisza. Są one dzięki temu cichsze od pozostałych typów. Mają one żywotność do 50 milionów kliknięć. Nad blokiem numerycznym na aluminiowej płycie znajduje się charakterystyczne logo MSI. USB zakończone logiem producenta, a długość kabla to 2 metry. Podświetlenie jest tylko w kolorze czerwonym. W trybie standardowym klawiatura zarejestruje do 6 przyciśnięć klawiszy w tym samym momencie. Natomiast po przełączeniu na tryb gamingowy włączony jest pełny anti-ghosting, czyli nastąpi odczytanie wciśnięć wszystkich klawiszy w tym samym momencie. Podświetleniem klawiatury sterujemy na samej klawiaturze. Klikając przycisk MSI, również z 6 klawiszami z oznaczeniem LED, możemy sterować trybem oświetlenia. Możemy też ustawić kierunek podświetlenia klawiatury, w zależności jak nam się podoba. Na przykład w tym momencie ustawię najszybsze podświetlenie. Za pomocą tych dwóch klawiszy możemy sterować również efektem podświetlenia, w zależności do trybu, jaki wcześniej ustawimy. Natomiast kombinacja strzałki do góry lub na dół służy do regulacji jasności podświetlenia klawiatury. A teraz istotna dla wielu osób rzecz, czyli głośność przełączników. A teraz pora odpakować myszkę MSI GM50. Jest to model myszki dla graczy z sensorem optycznym PixArt 3330. Maksymalna wartość DPI to 7200. W pudełku znajduje się instrukcja wszystkich trybów podświetlania. Kabel o długości 2 metrów, pozłacana końcówka USB również z logiem MSI. Na froncie logo MSI, które jest podświetlane. Przycisk do zmiany DPI oraz podświetlenia. Scroll. 2 boczne przyciski oraz boki myszki, które nie są gumowe, mimo że na takie wyglądają. Są one natomiast wykonane z plastiku. Drugi bok myszki, identyczna powierzchnia, dolna krawędź jest również podświetlana, co zaraz pokażę. 2 duże zaokrąglone ślizgacze na tyle myszki. Rozmiary myszki nie są zdecydowanie dla osób, które posiadają duże dłonie, natomiast dla mnie ona pasuje idealnie. Myszka profilowana dla osób praworęcznych, ufit również dla osób grających na palm grip. W tym modelu za żywotność kliknięć odpowiadają specjalne przełączniki Omron, których wytrzymałość to ponad 20 milionów kliknięć. Podświetlenie myszki można ustawić manualnie za pomocą przycisku do zmiany DPI oraz scrollu. W ten sposób wybieramy różne tryby podświetlenia. Za pomocą prawego przycisku myszy można zmienić jasność. Górnym bocznym przyciskiem myszy natomiast zmienia się prędkość, a klikając dolny boczny przycisk zmienia się kierunek lub kolor podświetlania LED. Oprócz manualnej zmiany podświetlania na samej myszce czy na klawiaturze możemy pobrać Mystic Light i Gaming Center ze strony MSI i sami ustawić podświetlenie naszych peryferii. W programie Mystic Light możemy ustawić tylko podświetlenie, natomiast w Gaming Center mamy dostęp do więcej funkcji. Natomiast jeśli chodzi o myszkę, w Gaming Center mamy możliwość ustawienia makro do wszystkich przycisków na tej myszce, sensor, czyli lift of distance, wysokość, na jakiej ten sensor jeszcze będzie odczytywał nasze ruchy. Angle snapping jest domyślnie wyłączony, gdyż oznacza to takie wyrównywanie do linii prostych, wyrównywanie krawędzi i ruchów naszej myszki. Nie jest to zalecane, w ogóle nie jest to zalecane w przypadku graczy. Natomiast jeśli ktoś potrzebuje na przykład tej opcji do różnych programów graficznych, na pewno to się sprawdzi. Ustawienie DPI, czyli każdy wie, o co chodzi. Czułość naszej myszki mi najlepiej, tutaj sprawuje się ta myszka według mnie najprzyjemniej na wartości 1600 DPI.
Ostatnia rzecz, czyli pooling rate. Tutaj domyślnie jest ustawiony na 1000 Hz, czyli położenie, odczytywanie położenia myszki jest ustawione na co 1 milisekundę. Natomiast z doświadczenia wiem, że najlepsze ustawienia jest to 500 Hz i nawet jeśli chodzi o grę FPS, najbardziej sprawdzi się odczytywanie położenia naszej myszki co 2 milisekundy. Zaraz sprawdzę faktycznie na jakiej wartości ten sensor lepiej się spisuje. Na ustawionej wartości pooling rate 500 Hz, czyli odczytu położenia myszki co 2 milisekundy, widzę, że tutaj ta wartość jest naprawdę stabilna, czyli około 460 do 500 Hz, czyli generalnie mamy pewny odczyt co 2 milisekundy. Po zmianie pooling rate na 1000 Hz, czyli na wartości jaka była domyślnie ustawiona, widzę, że tutaj waha się to pomiędzy 900, czasami 700, a 1000 Hz. I przykładowo, tak jak teraz, ostatnia zapisana wartość to 836. Czyli tak jak mówiłam, większe są rozbieżności niż w przypadku 500 Hz. I według mnie lepiej zawsze ustawić właśnie wartość odczytu położenia myszki co 2 milisekundy. Przetestowałam myszkę oraz klawiaturę w grach przez kilka dni, by stwierdzić, jak te peryferia się spiszą. W tym momencie pod myszką znajduje się twarda, plastikowa podkładka, sensor nie gubi się oraz feeling wykonywanych ruchów jest precyzyjny. Zmiana podkładki z twardej na miękką. Postanowiłam też sprawdzić ten sensor w przypadku podkładki materiałowej, którą używam w tym momencie. Mimo że ta podkładka ma większe tarcie, feeling gry jest dokładnie taki sam. Według mnie sensor ten radzi sobie bez problemu, niezależnie od typu podkładki, twardej, plastikowej lub materiałowej. A teraz kilka słów podsumowania. Zaczęłabym może od myszki z tego względu, że najbardziej mi ona osobiście przypadła do gustu. Wynika to z tego, że ten kształt tej myszki jest wyprofilowany i idealnie leży w mojej dłoni. Kolejną rzeczą jest to podświetlenie RGB, które możemy sobie konfigurować w różnoraki sposób, nie tylko na myszce, ale również w oprogramowaniu MSI. No i następna istotna rzecz jest to sensor, który sobie bardzo dobrze radzi na powierzchni twardej oraz miękkiej podkładki. Jeśli chodzi natomiast o klawiaturę, zdecydowanie na plus przełączniki mechaniczne Shure MX Red. Są one bardzo wygodne, bardzo przyjemnie się na nich pisze i nie są też najgłośniejsze, więc miejmy to na uwadze. Kolejną istotną rzeczą, która na pewno dla większości osób będzie najważniejsza, jest to pełny anti-ghosting, czyli do tej klawiatury mechanicznej możemy być pewni, że wszystkie nasze kliknięcia na klawiaturze zostaną zarejestrowane. Cenę myszki oraz klawiatury znajdziecie w opisie tego filmu, natomiast ja w tym momencie się z Wami żegnam i bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia! Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.